Cześć, witam Was serdecznie. Przychodzę Ci, jak widzicie, jest już całkiem ciemno, bo dopiero co wróciłam z pracy, ale bardzo mi zależy, jest godzina 6 wieczorem, po południu wieczorem, ale bardzo mi zależy, żeby dzisiaj nagrać ten film, bo jest 26 października i słuchajcie, tak jak w zeszłym roku, możecie sobie obejrzeć ten film, ja Wam go tutaj podlinkuję, tak jak w zeszłym roku, robimy na Halloween dynię. Znaczy Łukasz robi, ja nagrywam. Także tak to będzie wyglądało i chciałabym jeszcze zrobić zupę dyniową, jeżeli jakoś szybko to w miarę Łukaszowi pójdzie, ale to zobaczymy. Zaraz wybierzemy wzory naszych buziek i nagram Wam po prostu, jak Łukasz będzie strugał te dynie. Strugał dynie? Widzisz, strugał, to było 2 lata temu. Łukasz mi przypomina, Jezu, to było 2 lata temu, tak, bo słuchajcie, to był film z Polski jeszcze. Ja tak siedzę na podłodze, bo z racji tego, że jest bardzo ciemno, mamy taką lampkę włączoną, to usiadłam sobie przed lampką i słuchajcie, tak, na początek Łukasz pomyślał bardzo dobrze, bo wtedy 2 lata temu mieliśmy świeczki, takie, wiecie, zwykłe podgrzewacze, kicia, no chodź, chcesz się pokazać? Chodź, skaczę do aparatu, dzik, proszę bardzo, jesteś, jesteś? No to co się odwracasz, no chciałaś? No, 2 lata temu mieliśmy takie, wiecie, zwykłe podgrzewacze wsadzone do tej dyni, żeby się świeciły, a w tym roku Łukasz kupił LEDowe, tutaj nawet LEDowe, dyniowe, nie szuraj. No bo ciemność od ciebie. No, LEDowe, nawet LEDowe, dyniowe lampki, dyniowe. Tu jest napisane. No zobaczcie, o coś takiego. LEDowe na baterie, także super sprawa, bo słuchajcie, tamta dynia nam się strasznie grzała i Łukasz, co to jest? To jest taki zestaw do strugania, ale to jest taka kaszana trochę, tylko na ten, ale tym nożyku mi zależało. Patrzcie, zestaw do strugania dyni nawet. Łopatka, tutaj nożyk i co to jest ten taki cypel? No tego to trzecie. Nie wiadomo, ale zobaczcie, jakie fajne dynki. Czadowe, powiem Wam, czadowe to są te rzeczy. Także dobra, ja już nie przedłużam, bo 2 minuty, a trochę ten filmik pewnie potrwa, ja i tak tam przyspieszę, jak Łukasz będzie strugał, wiecie, bo to 2 godziny filmu. No, także zabieramy się. I co mówiłam? Aha, o tych LEDowych lampkach, że 2 lata temu mieliśmy zwykłe, te takie, wiecie, T-lighty, podgrzewacze w dyni i powiem Wam, że to było, no wiadomo, tak się robi, ale powiem Wam, że dynia strasznie się grzała i się tak podpalała od środka, robiła się normalnie czarna. A teraz jeszcze mamy kicie, więc no raczej słabo, żeby zostawiać tutaj dynię z T-lightami w środku, bo ona już jest tak zainteresowana tymi dyniami, jak się jeszcze ta dynia będzie świecić, to już po prostu, no wiecie, kot i świeczka, no to pożar kota. Będzie sfinks. Będzie sfinks. Dobra, słuchajcie, zabieramy się do roboty.
Tak jak widzieliście, dynia już jest prawie gotowa. Łukasz jeszcze robi takie ostateczne poprawki i pokażę wam, jak już będzie się świeciła. Powiem wam, że zajęło to Łukaszowi bardzo szybko, bo jakoś chyba niecałą godzinkę i ona już jest w takim stanie. O, tylko teraz wiecie, tam jeszcze takie drobne, co tam fruwają, takie te, jak to się nazywa? Te włókna też. Takie włókna, o właśnie włókna, takie te farflocle trzeba, trzeba jeszcze odciąć, ale tak. Powiem wam, że chciałam zrobić tą zupę dyniową, ale po pierwsze, ta dynia śmierdzi. Po drugie, to jest jakaś dziwna odmiana. Po drugie, jest bardzo mało tego miażdżu. Kicia, złaś. Złaś. Kicia strasznie chce towarzyszyć Łukaszowi. A boimy się, żeby nie zjadła dyni, wiecie, nie wiem, czy się coś może stać. No i bardzo mało jest tego miąższu. Kicia. Bardzo mało jest tego miąższu a trzecia rzecz to jest taka, że potrzeba mikser, bo co trzeba mikser albo blender, żeby to zblendować. Tutaj nie mamy nic takiego. Także no niestety mi ta zupa nie wyjdzie. Szkoda, bo miałam straszną ochotę. Może sobie gdzieś kupię zupę dyniową w sklepie, po prostu już gotową. No. Ale tak, Łukasz, ty jeszcze takie ostatnie poprawki. I pokażę wam, jak się będzie świeciła. A nie powiedziałam wam na początku, że Łukasz kupił dwie dynie. Dwie takiej właśnie wielkości dynie. Druga jest chyba troszkę większa, mi się wydaje. Tak bardziej na boczek stoi. To też później zobaczycie. No, ale drugi już się nie będzie męczył. Może jutro usiądzie i tą drugą zrobi. Chciałam jedną taką wesołą, a drugą, żeby była zła. Bo tak by to fajnie wyglądało. No, świeczki już wam pokażę, jak świecą świeczki. Bo to byliśmy trochę w szoku. Ja przepraszam za bałagan tam z tyłu, wiecie. Przyszłam z pracy i od razu dynia. Zobaczcie, o tak to wygląda. Ona nawet miga, jak możecie zobaczyć, ale ja nie wiem, czy ona da wystarczająco dużo światła, żeby ta dynia się... Ktoś się wydaje, że może nie dać. No, żeby ta dynia się poświetliła. A i jeszcze co wam powiem, to jeśli chodzi o ten zestaw, tej brudne, przepraszam, no ale cały czas w użyciu, to ten nożyk, Łukasz mówi, że coś super, coś fantastycznego, bo ma bardzo duże ząbki, także nożyk się sprawdził. Natomiast ta łopatka do kitu. Łopatka do kitu, Łukasz cały środek oczyszczał tą dynię łyżką. Także łopatka się nie sprawdziła. No, ale tak. Dobra, ja zmykam i pokażę wam, jak już dynia będzie gotowa, świecąca. Jak widzieliście, dynia udana na piątkę, jesteśmy bardzo z niej zadowoleni. Te świeczuszki LED-owe, słabo. Lepiej by to wyglądało z podgrzewaczami, może podgrzewacze jutro kupię. Te dzwonki to jeszcze nie Mikołaj, Kicia na drapaku. Kicia na drapaku. No, także tak wygląda nasza dynia, tak wygląda nasze Halloween. Mamy jeszcze drugą, tak jak mogliście zobaczyć i może jutro ją Łukasz ogarnie, jak mu się będzie chciało, a jak nie, no to nie. Łukasz, weź kota z komputera, bo patrz, wchodzi mi po komputerze, zaraz mi tam pokasuje wszystko, pisze, a do kogo? No, Kicia SMS-uje, także ten. No i tak, i chciałam wam nagrać taki po prostu, w zeszłym roku nie robiliśmy dyni. Byliśmy w Londynie, nie robiliśmy dyni, robiliśmy faktycznie 2 lata temu, sprawdziłam, to było 2 lata temu. Jeżeli byście chcieli obejrzeć ten filmik sprzed 2 lat, to bardzo was przepraszam za jakość i wiem, że tego się raczej nie da oglądać. Jest tragedia, ale to było nagrywane iPhone'em jeszcze 4S chyba. Tak mi się wydaje, że to było 4S nagrywane. No, także widzicie, jak to wszystko idzie z postępem. Teraz już nikt by sobie nie pozwolił na taką kamerę. Nawet w telefonie. No ale nic, dziękuję wam serdecznie za uwagę. A, jeszcze wam chciałam powiedzieć, że no nie będę wam pokazać, bo tam z tyłu bałagan za mną, ale mogliście widzieć w poprzednim urywku, że tak jak mówiłam, niedużo wyszło tego miąższu na zupę z dyni, także zupy nie będzie, wyrzucimy to po prostu do kosza i tyle, no szkoda.
no ale nic, może w przyszłym roku. Albo jakoś, nie wiem, kiedyś. Nie, no myślę, że kupię sobie zupę po prostu, wiesz, Łukasz, taką no, gdzieś w Morrisonie, ja albo w Tesco. W Morrisonie były te zupy, przecież takie różne, nie? Dyniowa może też będzie. No pewnie jest coś teraz. Muszę zjeść zupę dyniową. Jest okazja, żeby to było no na półkach, więc pewnie znajdziesz. No, muszę zupę dyniową zjeść w tym okresie. No. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że nasza dnia Wam się podoba. No to jedź. Tak, Kicia się żegna również. Kicia kameleon. Kicia kameleon? Nie, Kicia papuga. No i co? No teraz, no bo ona będzie chciała zeskoczyć. Nie będzie. Tam Gary z tyłu widzicie. No Kicia. Co Pan zrobił? No Łukasz, ona będzie skakała. Szczuję. Że ona się szykuje. No, także Kicia pozdrawia, Łukasz pozdrawia, ja pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!